siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Ej, Lucek, gdzie jest kamerka? Lucek! Dobra, macie kamerkę. Cześć. Tak, doczekajcie do końca tego filmu, bo mam dla was ciekawą informację na temat tego, co tu się będzie działo. Ale nie chcę wam zdradzać jeszcze konkretnie co i jak. Tego dowiecie się pod koniec, więc... Co wam miałem powiedzieć? Wiem, do czego miałem wrócić. Słuchajcie, jest taki jeden fajny myk w Forzie Horizon... To nie jest to, o czym chcę wam ogólnie powiedzieć pod koniec filmu, ale jest taki myk w Forzie Horizon 3, który sprawi, że wyskoczycie z butów, dosłownie. Nie wiem, czy ktoś na to wpadł już wcześniej gdzieś, ale ścigając się online, dostajemy trzy... Znaczy najważniejszą walutą naszą, zdobywaną podczas wyścigów, są punkty doświadczenia. Im więcej ich zdobędziemy, no tym wyższą będziemy mieli pozycję w klasyfikacji generalnej później na końcu. I te punkty zdobywamy na trzy sposoby. Albo zdobywamy je ze względu na... dobrze przejechaną trasę, zdobyte umiejętności podczas jazdy, czyli tam jakieś popisy robimy, albo to, że zdobyliśmy pierwszą pozycję, albo właśnie dlatego, że mamy samochód Horizon Edition. I teraz tak, ja mam tutaj auto, to może być każde inne auto, to nie musi być wersja Horizon Edition, no ale z takim będzie łatwiej nam wygrywać w razie jakichś problemów, o których też powiem. A gdzie to moje Subaru? Było głośno na ostatnich odcinkach właśnie o tym Subaru, bo kurczę, wygrałem na odcinku moje Subarku nowe BRZ. Moment, zmienimy marki. O, i jest Subaru. Pyk. Było głośno o tym Subaru, przemalowałem sobie na jakiś czerwony mat. Wygląda nieźle, ale ten samochód jest świetny do driftu. Ten samochód jest naprawdę niezły do driftu. I dzisiaj będę się ścigał driftowozem na normalnych wyścigach online. O ile uda mi się znaleźć odpowiedni pokój. No mam nadzieję, że się poszczęści i uda mi się znaleźć ten pokój, żeby móc właśnie Subarką sobie jeździć. Na czym polega myk? Jak wspomniałem, punkty doświadczenia zdobywamy, jeśli zdobędziemy jakąś tam pulę umiejętności, tak? Jeśli zdobędziemy pierwsze miejsce, albo właśnie mamy samochód Horizon Edition. Ten samochód to jest wersja Horizon Edition, który daje nam bonus do punktów doświadczenia. O co tutaj chodzi? Nie musimy kończyć wyścigu nawet na pierwszej pozycji, nie musimy nawet w ogóle go kończyć. Najważniejsze jest to, abyśmy zdobywali dużo punktów za drift, dużo punktów umiejętności. Ojej, jest bardzo, bardzo ciemno. No i też inna sprawa jest taka, że nie możemy dać się uderzyć jakiemuś innemu graczowi, a wiecie, podczas wyścigów często gracze lubią się taranować. Dobra, inna sprawa jest taka, że dopiero co wbiłem na tą sesję, więc mam trochę czasu, aby zdobyć punkty umiejętności. Teraz tak, ten samochód, który mam, on daje mi punkty doświadczenia, te, które liczą się za wygraną w wyścigu. No nie? Wiecie, o co chodzi. Do klasyfikacji generalnej. Ale on daje mi za udział w wyścigu. Ten samochód nie daje mi bonusa, jeśli sobie jeżdżę, pojedzie do wolnej. Więc teraz moim głównym zadaniem jest driftować i zdobywać jak najwięcej punktów umiejętności, żebym później w klasyfikacji generalnej pokazał się jak najwyżej. A oni sobie teraz jadą wyścig. Nie wiedzą, że Lucek tutaj kombinuje punkty. Nie wiem, czy to później w Fordzie będzie naprawione, bo to jest naprawdę dziwne. Ziomek sobie jedzie z tyłu, wiecie, totalnie z tyłu. Nie musi kończyć nawet wyścigu. Ja tam dojechałem wyścig chyba w 50% albo 38 nawet. I ukończyłem jako pierwszy. Znaczy nie zupełnie jako pierwszy, tylko w klasyfikacji generalnej byłem o 20 tysięcy punktów wyżej niż inni gracze. Także hej. O, skasowałem wszystkie punkty, cholera. Ja mam tutaj jeszcze taki bonus, że jeśli dotknę trochę ściany, tak lekko, nie za mocno, nie tak mocno jak teraz, jeśli dotknę trochę tej ściany, to dostanę 6000 punktów dodatkowo. I zobaczymy, jak będzie na wyścigu. Mam nadzieję, że uda mi się wam to pokazać, co chcę pokazać. Przeważnie, jeśli chcę coś pokazać, to wychodzi na opak, zawsze. Mają 89, może jeszcze uda mi się trochę punktów nabić.
Ważne, żeby ich nie skasować, naprawdę. Im dłuższa kombinacja, tym lepiej. Ale starajcie się też w nic nie uderzyć. No i jeśli jakiś gracz zobaczy, że coś kombinujemy z tyłu i podjedzie do nas, to też miałem taką sytuację, że ktoś widział, że wygrywam w klasyfikacji generalnej, ale nie dojeżdżam do końca wyścigu i śledził mnie i patrzył, co ja robię. Nabiłem sobie długą sesję, nie sesję, tylko combo. Podjechał do mnie, dotknął mnie i mi skasował wszystkie punkty. I potem wszyscy inni gracze się na mnie właśnie w ten sposób rzucali, no nie? Także trzeba uważać na to też. Ale jest to sposób bardzo ciekawy. No i co, nie mamy niby zawodów driftowych w Forzie, takich online, ale jednocześnie też możemy wygrywać driftując. To jest bardzo fajne. A poza tym ta Subarka jest świetnie zrobiona na drifting. Ona była już wcześniej zrobiona, to znaczy jeśli się kupuje body kit... O kurczę, mało brakowałbym, stracił wszystkie punkty. Jeśli się kupuje body kit Rocket Bunny, no to ten samochód już ma jakiś tam odpowiedni tuning i po prostu wymiata. I bardzo, 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 bardzo przyjemnie się nim driftuje. Naprawdę. Cyk. O, teraz odbierają nagrody, a ja jeszcze nabijam te punkty. Nie! Wszystkie straciłem! Cholera! A chciałem tak lekko tylko dotknąć ściany. Fajnie, że trafiłem na wyścigi offroadowe, no zajebiście. Zajebiście. Dobra, wiecie co, skupmy się w ogóle na tym, aby zdobywać umiejętności. No i jeszcze będą... Ty lamer... Cholera, wyjazd! To nie jest derby. Dobra, zobaczymy, może poszczęści mi się i będzie to... Nie będzie to wyścig offroadowy, tylko będzie coś innego. Skupmy się na drifcie teraz. Będziemy tu jechać i driftować. Za tamto też powinien dostać punkty. I teraz jak jakiś matą mnie uderzy, to mi kuźwa skasuje punkty i właśnie mi skasował. Kolejny. Tak? Dlatego na nich trzeba uważać. Jak gdzieś widzicie, że ktoś do was się zbliża z dużą prędkością, to wtedy... Wiecie, no unikajcie po prostu zbliżeń gwałtownych. Widzicie, teraz dotknąłem dosyć mocno ściany i dostałem 6000 punktów. I znowu jakiś lager. O, dobra, ominął mnie, jest okej. Ale jeszcze z tyłu został jeden maniak, który będzie chciał mnie pewnie uderzyć. Nie, dobra, nie uderzy mnie. O, teraz dotknąłem też tak mocniej ściany, a mimo to nie skasowało mi wszystkich punktów, a nawet dodało 6000. I znowu dotknąłem i znowu powinienem dostać 6000 więcej, a mam mnożnik 5,8 razy, więc naprawdę tych punktów powinno być dużo, dużo teraz. I powinienem dostać dużo expa, jeśli tylko go nie skasuję. O. Na szczęście tym samochodem da się dość dobrze wyhamować, mimo że to jest samochód drifterski. Okej, okay, dostanę te punkty 6000. Jedź! Nie uderzaj w nic, żeby się tego nie skasowały te punkty, bo to jest już dużo, dużo tego expa. A, przesterowałem, kurczę. Jedź. Tutaj w mieście można fajnie podriftować. Oj, zobacz, dostałem 4000 expa. Kurde, za gówniany drifting. Och. Dobra. Najgorsze są też wyścigi z okrążeniami, bo jeśli my driftujemy, no to często na nas inni zawodnicy dublują. Tego trzeba unikać, żeby nie dać się zramować od tyłka, bo kasują się wszystkie punkty. Okej, to są drugie zawody, zobaczcie. Drugie zawody, ja już jestem na czwartej pozycji. Dodatkowo mam Subaru BRZ Horizon Edition, mam te dodatkowe punkty za to, że będę na pozycji, ale teraz nie dostałem tych punktów, dlatego że nie uczestniczyłem w zawodach. Dopiero się dostaje ten bonus, jak się uczestniczy w zawodach. Tak więc teraz dostanę zaraz ten bonus i mówię wam, jeśli wszystko pójdzie gładko po mojej myśli, to wygraną mam w kieszeni. Także trzymajcie się. Po raz wtóry ja to mówię, bo już było kilka prób nagrywania tych driftów i w większości razy udało mi się zdobyć większą ilość punktów, ale uderzyłem w coś i skasowały mi się wszystkie, albo ktoś we mnie uderzył i też mi się skasowały, albo nie znalazłem odpowiedniej sesji, gdzie mogę jeździć Subaru BRZ, bo tylko ten samochód mam tak dobrze zrobiony na drifting i mi się nim fajnie jeździ. Okej, super!
jak na życzenie, mam okrążenia, ale może nie będą jeździć tak fenomenalnie jak ja. Drifting competition. Wow. No i dobra, ukończyłem. Udało mi się trochę punktów zdobyć, ale nie wiem jak to będzie w generalce, nie wiem ile dostanę ogólnie punktów. Kilka razy, no jeden raz skasowałem dużą ilość punktów, ale udało mi się jeszcze trochę odzyskać, trochę uderzyłem o ściany dupą. Dobra, to są kredyty i teraz będą punkty doświadczenia, uwaga. Nieukończone i umiejętności 3900, w sumie 10 tysięcy punktów doświadczenia to jest dużo. Ale jakbym ukończył ten mój pierwszy drift, to moje pierwsze combo, mówię wam, ja już bym był na pierwszej pozycji w klasyfikacji generalnej i nie wiem, czy teraz nie wejdę nawet na drugą albo na trzecią pozycję. Zaraz zobaczymy. Tak, trzecia pozycja od razu z marszu. Subaru BRZ, to, że mam Subaru BRZ Horizon Edition też mi dużo dało, dlatego że dostałem 1000, tam chyba 300 punktów doświadczenia za to, że driftowałem. To są zawody z mieszaną nawierzchnią, więc mogą być jakieś wyścigi offroadowe też i no, mogę mieć problem, aby zdobyć tutaj dobrą pozycję na właśnie offroadzie. Ten samochód naprawdę na offroadzie to chyba tylko z piątki będzie mógł ruszyć do przodu. Tak czy inaczej, nawet dojeżdżając do celu warto sobie driftować. O, i trzeba uważać, żeby nikt nas nie przypierdzielił. Warto sobie driftować, żeby też zdobywać te punkty umiejętności, bo one, z nich też jest experience. I to dużo. Ja tak kiedyś właśnie patrzyłem, jakim cudem jakiś ziomek, dojeżdżając do celu, zdobył nagle 20 tysięcy punktów. Za co? Tu się okazało, że właśnie robi coś takiego jak ja teraz. Trzeba uważać, żeby nikt nas tu nie uderzył. Warto jechać, tak nawet zbiechać na pobo... fuck! Nie, no straciłem wszystkie punkty! Ach. Warto zjechać nawet na pobocze, tylko widzicie, z kolei jak zjedziemy na pobocze, to może się trafić drzewo, które akurat się nie rozwali, które jest akurat stałe, bo nie wszystkie drzewa dadzą się tutaj skosić, ale niekiedy ciężko jest odróżnić, jadąc szybko, drzewo, które można skosić od tego, którego się nie da skosić. No i cholera, tracisz punkty. Więc jest to ryzykowna gra, ale z drugiej strony mega satysfakcjonująca i może przynieść niezłe zdziwienie na minach, na twarzach innych graczy. Dodatkowo warto mieć też do takiej jazdy samochód z mnożnikiem umiejętności, bo wtedy tych punktów umiejętności dostajemy jeszcze więcej. Zobaczcie, teraz dostałem 1487 experience za to, że sobie driftowałem i 2000 za to, że w ogóle jechałem w kierunku tych nowych zawodów. I już dzięki temu jestem na drugiej pozycji. To jest właśnie magia driftu. Spróbujcie tej metody, jeśli gracie już w Forza Horizon. Zobaczymy, ten wyścig chyba, który teraz będę jechał, on jest też po asfalcie, tak mi się wydaje. Jeśli tak, to nie będę miał problemu, żeby wygrać, ale jeśli będzie częściowo po szutrze, jeśli będą to okrążenia, to też lipa. Bo z tego co pamiętam, w tym obszarze są raczej wyścigi z krótkimi okrążeniami i mogę mieć problem. No ale zobaczymy, na razie jest asfalt, widzę asfalt, więc jest przyjemnie. Jeszcze będę musiał sobie zdobyć jakiś samochód na drift właśnie mnożący umiejętności. Jeden taki miałem w sumie, to był Ford GT500, którego sprzedałem wcześniej za 500 000. Mogłem go sobie zostawić, ale już dobra. Okej, mamy asfalt. Niech sobie mnie wyprzedzą na spokojnie. Patrzę, że nie mam szpiega. Okej, no i grzejemy. Szpieg, to jest taki ziomek, który jedzie za mną i patrzy, co ja robię, bo myśli, że ja jestem cheaterem. Ale nie. Tu chodzi o coś innego tu chodzi. Tu chodzi o drift, moi drodzy. Magię driftu.
O, ktoś tam jedzie, ktoś mnie, nie wiem, dubluje albo coś. Bo jedzie jeszcze za mną, muszę uważać, żeby mi się w dupę nie wpierdzielił. Ej, to jest, nie, to nie są okrążenia. To jest normalny wyścig. Okej, na szczęście mi się nie wpierdzielił tym swoim małym Fiatem. Żeby nie powiedzieć inaczej. Okej. Więc tu mamy sprint. Nikt mi nie będzie przeszkadzał od teraz. No dobra, oni już ukończyli wyścig. Ja mam 64%. Bardzo dużo punktów nabitych. Jeśli uda mi się doprowadzić to kombo do końca, to naprawdę... Ja już myślę, że... O, jak mało brakowało! Odwróciło mnie nagle, nie wiem co, na krawężnik wjechałem czy coś, ale kurczę, było tak blisko, żeby skasować te wszystkie punkty, że wy sobie nie wyobrażacie. Dobrze, że udało mi się wyhamować. Dobra, ta ilość punktów powinna mi wystarczyć do tego, aby wygrać te mistrzostwa. Zobaczcie, nie ukończyłem nawet wyścigu, 74%. Jechałem najgorzej. I ktoś nawet miał tutaj Mustanga Horizon Edition. Ktoś nawet miał BMW M4 Horizon Edition. I zobaczymy, co się stało. Patrzcie, nieukończony, kredyty, to są kredyty. I tak, dostaję punkty za to, że nie ukończyłem. I 8000 punktów za to, że driftowałem, za umiejętności. I patrzcie, co się teraz dzieje. No właśnie, chyba nie będzie pierwszej pozycji, bo tam ziomek miał sporą przewagę nade mną, nie? Może być ciężko. Mogę mieć co najmniej drugą pozycję. Kurczę, no jest druga pozycja. Jest spora różnica tym razem. Ale to jeszcze nie jest ostatni wyścig. Jeszcze pojedziemy, bo to był trzeci. Jeszcze mamy czwarty. Więc ja ziomka tutaj doganiam. Myślę, że spokojnie na następnych zawodach uda mi się zdobyć 10 tysięcy, a jeszcze podczas dojeżdżania do tych zawodów podriftuję sobie. Pojadę w zupełnie inną stronę, żeby nikt za mną nie jechał i będę tylko i wyłącznie driftował. No i też zdobędę odpowiednią ilość punktów, myślę. Tak, jedziemy sobie tu, w ogóle w inne miejsce. Mam nadzieję, że nie trafi mi się jakiś tam offroadowy wyścig teraz. Nie, wolałbym nie. 2800 punktów za taki drift tutaj, byle jaki praktycznie, no nie? Dopiero się fajnie driftuje już na wyścigu, bo mamy wyznaczony tor i przeważnie jedziemy po asfalcie. 4800 punktów doświadczenia i zobaczcie, 41 tysięcy punktów doświadczenia już mam. Jeśli pójdzie mi dobrze na tym wyścigu, to mam szansę wygrać z tym ziomem na mecie, co będzie teraz. On ma też jakiś samochód Horizon Edition chyba i pewnie też dostanie dużo punktów, ale no muszę naprawdę pojechać dobrze i oby to nie był offroadowy wyścig, bo jeśli będzie offroadowy, rozległe łąki. Cholera, chyba mam przerąbane, krótko mówiąc. Oby to było na asfalcie, oby to było na asfalcie. Jest wyścig drużynowy. Patrzę, 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 jedźcie, jedźcie. Okrążenia są, ale słuchajcie, dobra, ej, mamy asfalt, nie jest źle. Jedź tam, dziadu. Jest asfalt, o, na szczęście. Rozległe łąki, to mi się nie kojarzyło dobrze, ale na szczęście będziemy śmigać sobie po asfalcie.
Jadę, ten najgorszy lucek na końcu. I kiss the wall, pięknie, 6000 punktów. Mówię, zmieniam samochód, chodziło mi o przerzucanie go na drugą stronę. A nie, zmiany samochodu, Boże, podczas wyścigu. Dobra, będzie kiss the wall? Czy będzie kiss the wall? Nie, ale kurczę, powinno mi skasować punkty, dość mocno uderzyłem. Rewelacyjna czysta jazda. No tak, przywaliłem ścianę ekstra. Dobra, ale i tak trzeba dziękować, że mi tych punktów nie skasowało, bo już sporo mi się nabiło. Okej, okay, skupienie. Dobra, oni teraz ukończą okrążenie. Ja jeszcze będę miał dodatkowy czas, żeby nabić punkty. Więc nikt mnie już na pewno nie będzie... nikt mnie na pewno nie będzie ramował. No zobaczcie, teraz mijają mnie duchy, właśnie się tak zastanawiam. Kto mnie tu kuźwa mija? To tu duchy, dobra, 19 sekund zostało. Dobra, jest. Sporo punktów nabiłem na tym wyścigu. Nie ukończyłem go nawet. 0 punktów, 10 miejsce. Moja drużyna była najgorsza, więc dostałem tylko 300 punktów dodatkowo. A mimo to, raczej wygram. Zaraz zobaczymy. Myślę, że na 80% wygram. 9000 punktów doświadczenia nabiłem tylko samym driftingiem. 21000 punktów w sumie, 4000 za czystą jazdę. I zobaczycie, co się będzie działo. Jakby tu był czat w grze, to podejrzewam, żebym był wyzywany od cheaterów, naprawdę. Uwaga! I zobaczcie, niewielka jest różnica. Tylko tam tysiąca, nawet niecałego 1000 punktów. Ale wygrałem, jeżdżąc na ostatniej pozycji, tylko i wyłącznie driftując w tym wyścigu. Także jest to możliwe w Fordzie, możemy driftować wygrywając wyścigi. Czyli możemy driftując wygrywać wyścigi. Ja użyłem Subaru BRZ, ale lepszy będzie samochód do mnożnika umiejętności. Chociaż jeśli naprawdę dobrze driftujecie, jeśli nie skasujecie wszystkich punktów podczas wyścigu, ja przypominam, dołączyłem do tych zawodów na drugi wyścig dopiero i udało mi się wygrać, także hej, jakbym od początku jechał, to bym miał większą przewagę. Ale jeśli nie będziecie kasować tych punktów jadąc zwykłym samochodem bez żadnych mnożników, to też uda wam się wygrywać te zawody, także hej. Zawody w Fordzie Horizon, zawody driftowe w Fordzie Horizon istnieją. Driftujcie, uczcie się driftu, bo można wygrywać. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, na razie, pa pa. A, jeszcze jedno, ciekawostka odnośnie tego odcinka, o którym miałem wam powiedzieć. Ten odcinek cały był nagrywany po raz pierwszy na mojej konsoli Xbox One. I powiedzcie, czy widzieliście jakieś zmiany w grafice albo w płynności gry. Moim zdaniem na konsoli gra chodzi znacznie, znacznie płynniej niż na PC-cie moim. A nie powinno tak być, bo nawet na najniższych ustawieniach na moim PC-cie gra się strasznie tnie, jakoś zwalnia, te FPS-y spadają.
a na konsoli nie. Więc ja gram na razie na konsoli, jak naprawią wersję na PC, to będę pewnie grał na PC. A piszcie w komentarzach, czy zauważyliście jakąś różnicę.